Witam was tutaj bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Brian. Jestem na wakacjach u babci, no ale słuchajcie, wiecie jak to jest. Babcia już pewnie niedługo wraca, zapewne jest to ostatni odcinek ze mną na tym kanale, bo to ja też będę musiał już wracać, wiecie, też mam jeszcze szkołę, będę miał w ogóle, ale jeżeli byście zostawili łapkę w górę i subskrypcję dla babci i wiecie, no jeżeli byście tutaj wbili, myślę, tak 800 łapek w górę, to naprawdę mógłbym tutaj nawet może jeszcze zostać jeden dzień, no ale nie wiem, no to zależy od was, czy po prostu wy lubicie mnie na kanale u babci, po prostu o to chodzi, prawda? No i no nie wiem, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dla babci, no żeby ona też wiedziała, że jestem naprawdę dobrym youtuberem, żebym ja tu może częściej przyjeżdżał, żeby ona mnie zapraszała. Ja tutaj dużo pomagam, no pomogłem też sprzedać prasę, tutaj pomagam robić, no wiecie, też ostatnio tutaj tą imprezę zrobiłem, no to dzieje się troszkę zdenerwował może, no. Ale to też nie do końca taka, że moja wina, tylko że tu po prostu sami ci ludzie poprzychodzili, to nie, że ja tak chciałem albo coś, no. No nie wiem, o, i zobaczcie, on stoi kapitan. On wszystko musi za mną łazić, wszystko słucha. Mnie to też wkurza. Ja chciałem dzisiaj sobie popracować coś. Dzwoniłem do babci, ona mówiła, żebym tutaj właśnie na gospodarstwie robił, że krówkom trzeba dać, że to, że tamto. No, Dziejuś. Słyszysz? Co robimy? Nie odzywaj się do mnie. Jesteś zły za tą imprezę? A jaki ma być zadowolony? No ale przecież nie dostałeś mandatu. Uciekłeś też. A wiesz, że babcia o wszystkim się dowiedziała? Bo powiedziałeś jej? Nie, bo policja zadzwoniła po babcie. I co, jedzie tu? No jedzie. Nie gadaj. No, ja sobie nie żartuję. Przez tą imprezę? No i teraz ty będziesz mieć problemy, Brian, nie ja. Gamoniu ty. Naprawdę? Kręcasz nie, na żarty. Kłamco. No to zaraz zobaczę. A po co babcia do ciebie dzwoniła dzisiaj? No po to, że wraca. Ale tylko tyle chciała? I że ciuki mam jechać kupić. A. To jedź. Nie wiem, Brian, no... Ja może żartowałem, może i ty jesteś dobry dzieciak i cię lubię, no ale... Przyginasz pałę i to konkretnie. Czemu? No pytasz się, czemu robić jakieś imprezy? No Brian, no... No też bez przesady, no raz sobie zrobimy imprezę. No dobra, wystarczy... jak chcesz, to ja mogę pojechać po te ciuki, no dobra, żeby cię przeprosić, no. Znaczy to bardziej, żeby babcia zobaczyła może, że ty jesteś czegoś zdolny. Ale co, ona dzisiaj przyjedzie? No raczej tak. Nie wiem, ile tam zajdzie, żeby babci wrócić, no dzisiaj albo jutro będzie. No, no dobra. A ten, a... Dobra, to ja może będę Władka, co? Władkiem umrę. Ja cię podczepiam pod Władka. Dobra. A to które, a dużo tych ciuków tam kupiliście? No, tam jest 20 ciuków. To babcia coś tam gadała chyba, że ten... Babcia załatwiała. Że jest zapłacone, tak? Tylko, że my odebrać mieliśmy. Tak, tak. Bo ty, Brian, się nie dajesz do płacenia. Dlaczego? No jak dlaczego? Dobra, daj mi to. Nie się nie odzywaj. Jedź. Nara. Nara. Jak coś, a ty będziesz zaraz tu na gospodarstwie, czy nie, jak coś? Tak. No dobra, a co będziemy robić później? To się dowiedziałem. Znaczy wiecie, no, przepraszam was widzowie za to, że czasami sobie zrobię jakąś imprezę, albo że po prostu coś na diabła czasami zrobię, bo... Wiecie, ja nie chciałem, żeby ta impreza, żeby na przykład ktoś z sąsiadów na przykład kablował. Ja nie chciałem, żeby oni kablowali, po prostu... My chcieliśmy się pobawić, trochę tam zaimprezować. A akurat, że Dziejuś tam pojechał chyba po jakieś paliwo, bo coś, to sobie myślałem, że zrobię tę imprezę, zanim on po prostu przyjedzie. A on akurat przyjechał, jak to się wszystko rozkręcało, no bo oni tutaj zaczęli balować, w ogóle ja im nawet mówiłem, że jak coś, to może już żebyśmy skończyli tę imprezę, ale oni się to dobrze bawili, no i nie wiem, i tak wyszło, nie? No trudno, ale moim zdaniem też nie ma co tego roztrząsać aż tak. Przecież nic się nie stało, no impreza była, tak? No to koniec, no. Ale dobra, ja dzisiaj odkupię swoje winy, o, pojadę teraz, będę się dzisiaj naprawdę starał normalnie zachowywać. Pojadę, kupię te, gdzieś tam mówię, 20 ciuków. No i jak kupię te 20 ciuków, po prostu przyjadę z nimi. No to jest chyba tutaj targowisko. No to też na pewno pomogę coś Dziejusiowi na gospodarstwie, żeby też jakby
No, żeby też po prostu wszyscy nie chodzili czekać, bo mnie coś do oka wpadło, jakiś robak chyba. Żeby po prostu tak wszyscy na mnie chodzili źli, żeby też babcia zobaczyła, że ja potrafię się naprawdę dobrze zachowywać. To... Kurczę, co tu tak ciasno jest, nie da się przejechać nawet. O, dobra, przejechałem. No, kurczę, no. Co mam zrobić? O, dobra. No, tak stają, kurde, na przejeździe akurat. No, co mam zrobić, no? O, kurczę. O, dobra. No i jak to pomagam, wszyscy zobaczą, że ja tak pracowicie wszystko robię. Na pewno będzie dobrze. Dobra, chyba do tego pana muszę podejść. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry. Ja po te ciuki przyjechałem, proszę pana, też no tu właśnie, ustawię. Właśnie tutaj zrzuciliśmy, właśnie układam. Gdzie po ciukach, młody. Zobacz, co ty robisz. Co? Zobacz, co ty robisz. Przepraszam, bo proszę pana, nie umiem aż tak do końca jeździć z tymi ciągnikami, wie pan? Stój, zatrzymaj się. Ja się tu ustawię, żeby nam łatwiej było. Dobra, do... wysiadaj stąd. A pan może mi panek coś załadować? Bo, a podobno babcia ogólnie już zapłaciła, to ja nie będę musiał płacić, tak? Płaciła. Pan wie, czy nie? Już babcia sobie zmieniła wnuczka, gdzie już dobry dzieciak był? Nie, ja na wakacje przyjechałem, proszę pana, bo babcia pojechała na... na odpoczynek. Tak, pomagaj, to ja dziękuję. Układaj te siłki. A co ja źle pomagam, proszę pana? Co ja źle pomagam? Ciągnikiem to ja dziękuję za taką pomoc. Tu u mnie byś nie pracował. Dobra. Tu u mnie to panie, jest... a ile tych ciuków miałem kupić dzisiaj? To tutaj są przeodłożone. Wszystkie stąd. Wszystkie te ciuki? No wszystkie. Na dwa razy będziesz jeździć. A one się pomieszczą? To na dwa razy pojedziesz, no co za problem. Nie, ja muszę policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie, bo mi dzisiaj już mówił, że 10. I 10, czyli 20. Bo miało być i tego 10 chyba. Znaczy tyle za tyle babcia chyba. Ja mogę zadzwonić do dziewczyny się zapytać, co jej babcia zapłaciła, czy pan wie, czy nie? No ja wiem, no bierz te wszystkie stąd, no. Za wszystkie babcia zapłaciła? Za połowę ci każę wziąć wszystkie. No. Aha. Czyli to pan daje za darmo? Tak, za darmo. Ale mnie zawsze uczyli, że nie mogę przyjmować prezentów od nieznajomych. Babcia to wszystko zapłaciła, no czego ty nie rozumiesz, darmo by się ciuki dawał. No to zapłaciła czy nie? Bo nie no zapłaciła, wiem. Zapłaciła, no... Mi gdzieś mówił o 20 ciukach. No to nie wiem, no może ktoś się nie wie. Dobra. Kto ma wiedzieć? Ty na dwa razy będziesz jeździł, bo to nie użymy więcej. Nie, ja to na los biorę. To masz pas, żeby to spiąć? Nie mam. No to jak ty to weźmiesz na raz? Ja to biorę na raz i tyle. Nie będę żadnych pasów spinał, bo na pewno nie będę ich później rozpinał. Mam tego no, dosyć. Tylko nie dzwoń do mnie, że trzeba ci pomóc to podnosić. Ale trzeba. Dobra, ja sobie dam radę. A tu i siano, i trawa? My nie mieliśmy brać jednego? Babcia wzięła trochę tego, trochę tego. No czego ty nie rozumiesz? Nie wiem, dobra, okej. Ładujemy tutaj. Ucha, świeże krowy macie nowe, co? No babcia ostatnio coś tam... No i babcia mówi, że nie ma ciuków, żeby jej dać trochę ciuków. A. No, no czy tam... ty masz problem. Tam trochę jest, ale... A zresztą co pan się tak interesuje, jak ja mam krowy u swojej babci, które będzie moje gospodarstwo, jak babcia umrze? Oj, to ja współczuję babci, naprawdę. Że co? Co współczuję? Nic. Co współczujesz? Nic. Mendo. Co ty powiedziałeś? Przepraszam. To... No już wszystkie ciuki są załadowane, możesz jechać. Nie, mieliśmy wszystkie załadowane. Jak ty układasz? No bo ty tutaj tak układasz przód, tył, przy głupie. Oj, z ciebie ludzi to nie będzie, ja widzę. Z ciebie ludzi to nie będzie. Dlaczego? Prawda. Spójrz, co ty robisz. Dobra, ale to nie musi być równo poukładane, bo to jest dla krów do zjedzenia, rozumiesz czy nie? Nie zapinaj mi tego pasa, bo ja tego nie będę rozpinał później. Co nie będziesz rozpinał? To patrz teraz. No to patrz, dzieciaku. Patrz, dzieciaku, co się dzieje z nim. No i dobrze. Wiesz, jak to jest naładowane na sterytę? Nie widzę. Ja ci więcej nie załaduję. Na dwa razy. Na dwa razy.
Dobra, to ja najwyżej przyjadę, Zara, okej? No okej, zepnij to po samym. Dobra, to do widzenia, ja zaraz przyjadę jeszcze raz. Zepnij to po samym. Dobra, do widzenia. To do widzenia. Idziemy, zaraz pokażę Dziewiszowi, ile na przywoziłem tych ciuków. I po prostu, znaczy dla mnie to się wydaje podejrzane, bo Dziewisz mi mówił, że ja mam tych ciuków po prostu wziąć jakby inną ilość, że mam ich wziąć 20. A tutaj ten pan mi jakby dał, nie wiem, w promocji albo coś, że tych ciuków po prostu jakby jest więcej, prawda? I no nie wiem, to też może jakiś trochę miły, ale powiem wam, że trochę szczerze niemiło do mnie mówił, więc to też mnie trochę jakby mi trochę się tak, no dziwnie, że on taki jest jakby dla mnie agresywny, no nie? No nie wiem, dobra, na co jeszcze, co mi to obchodzi? Ja tam nie jestem taki, wiecie, że ja się zaraz tam obrażę czy coś, jak tutaj jakiś pan niemiły jest. Bo ja powiem, na przykład w szkole to też czasami ja jestem niemiły, albo ktoś jest dla mnie niemiły. I ja się nie przejmuję akurat. No, i tyle. O kurde. Dobra, nie, dobra, ale najwyżej dzieje już nie zobaczy, że ten... Dobra, może dzieje już się nie ogarnie, że... Kurde, no pogubiłem te ciuki, nie? Dobra, może się nie ogarnie, że po prostu ich pogubiłem wszystkich. No bo kurde, to ten gościu tak naładował i to wszystko jest przez to. Ja mu mówiłem, żeby tyle nie ładował, że ja po prostu sobie będę jeździł na kursy. A nie, że tak. I teraz babcia za ciuki zapłaciła, a kurde się nie dowiozło, no. Dobra, ale to nic się nie dzieje przecież, wiadomo. Ważne, że w ogóle coś przywiozłem. Mogłem się w domu nic nie robić, to w ogóle by ciuków nie było, a tak to poogarniałem od razu. No, i tyle. I krótka piłka, jak to mówią. I hop siup. O, a gdzie już tu pracuje? Dobra, to ja przywiążę od razu tu do krówek. Cześć, ja już przyjechałem. Ile miałbyś tych ciuków? No nie wiem, tylko tyle mi ten pan dał. 3, 4, 5, 6, 7 ciuków, gdzie jest jeszcze? A gdzie już, co, tutaj gdzie wszystko dawać? Ciuki? Słomę też tutaj dawać? Gdzie są ciuki? No, tylko tyle mi ten pan dał, bo mówił, że babcia mało no to kupiła. No to jedź teraz po pozostałe. Po co? No bo było więcej ciuków. Serio? No, serio. Dobra, to jadę. Właśnie go zapytam, nie? Dobra, to cześć, Dziejuś. Nie wypadło ci po drodze? Nie! Nie, dobra, to ja już ja pojadę, Dziejuś. Słyszysz? Dziejuś, ja pojadę. Debilu ty. No co? No to jeden mi tam wypadł, no. Dobra, to cześć. Dobrze, widzicie, on już podejrzewa, że mogło mi coś wypaść. Ale... No nie wiem, może najwyżej tymi pasami teraz zepnę, nie? Po prostu jak będę jechać. To też troszkę inaczej zawsze będzie. No bo tak bez tych pasów to rzeczywiście... O, zobaczcie, no gdzieś leży tutaj ciuk. Dobra, to ja go wezmę, od razu go zapnę pasem, żeby nie wypadł. Ja mówiłem temu chłopowi. Proszę pana, zepnijmy pasami, nie? Bo mi powypadają. Nie, nie! Brianie, nie musisz spinać, bo nic nie wypadnie, bo on dobrze układa. I widzicie, taka gadka się tak kończy właśnie w ten sposób, że... No, tu i wiadomo, pójdzie wszystko na mnie, bo ja najgorszy. Teraz może dzieje już sobie pomyślał, że ja pogubiłem, a wiadomo, że to nawet nie jest moja wina, bo to przecież ten chłop tak załadował, tak? Ja już po prostu... Powiem wam, jak to ładowaliśmy, jak ja zobaczyłem, jak to chodzi na tej przyczepie, jak to się całe rusza, ja od razu wiedziałem. Ja od razu wiedziałem, że to wszystko pospada. Nie chciałem do niego mówić, bo wiecie, nie wypada, żeby osoba młodsza, osoba na imię Brian, pouczała, że tak powiem, o, proszę bardzo, kolejny ciuk, brawa na niego. Widać, że ten pan to jest osoba inteligentna i po prostu nie wypada, żeby osoba imię Brian po prostu pouczała, tak, osobę starszą od siebie, więc ja jestem kulturalny, bo mnie zawsze dobrze babcia wychowywała i w ogóle, więc ja wiem. Kurde, no i znowu tak poparkowali, no już wtedy jechałem, też tak było poparkowane i znowu teraz jest tak poparkowane, już mnie to denerwuje, naprawdę. Dobra, jadę. Dzień dobry, proszę pana. Ale tutaj... O. No już pojechał, już.
Ja te ciuki przyjechałem, bo... Tak, no ale co ty tu narobiłeś, dzieciaku? Zobacz. Podejdź tutaj. Podejdź. O. Podejdź. Co to ma być? Bierasz to teraz sam. Własnymi rękami. No to przez pani głupiego męża, ty stara proco. Co ty powiedziałeś, szczelu zafajdany? A pomożesz mi to łysa zamontować? O, ty gówniarzu. Chora jestem, dlatego jestem łysa. A no, przepraszam panią. To nie chciałem pani powiedzieć. Ty kurwa. Gówniaku, ty sam se ładuj. No nie mogę mi pani... Sam se to ładuj. Ale proszę pani, bo ja nie do końca sam wiem... Sam se to ładuj. Dopiero proszę... Pani łysa, ja nie do końca wiem, ile mam tych ciuków. Ja nie do końca wiem, ile tych ciuków mam załadować, proszę pani. Bo nie wiem, ile tam babcia zamówiła ich. Słyszy pani, czy nie? To w dupie to wszystko mam. Czyli nie pomoże mi pani, nawet nie interesuje się pani w tym, czy nie biorę za dużo ciuków, na przykład za które nie zapłaciłem, tak? W dupie ma pani to też, tak? Wkładaj, to niezapłacone było. No, odkładaj. No ale proszę pani, przecież miało być 20. A pani może... No niech pani przestanie, no już teraz naprawdę pani przesadza. Ciuki wystawowe. To są na wystawę tylko ciuki. Nie, proszę pani, to nie są na wystawę, bo mi mąż mówił, że... Znaczy pani mąż mi mówił, że te mogę brać akurat. Te, które były odłożone tutaj. Proszę pani, ja się boję, bo ta przyczepa zaczyna cała chodzić, wie pani? No pani tego nie rozplątuje, no. Nie, pani jest szkodniczką, naprawdę. Naprawdę, pani jest gadem, stworzeniem po prostu nieludzkim. To pani powiem szczerze. Nawet jako Brian. Tak. No, niech się pani uspokoi, Jezu. Szybciej, kolejny klient będzie. Co? Szybciej, zaraz będzie kolejny klient. A, no, mogłaby mi pani pomóc, chociaż to, co pani nadiabliła? W dupie to mam. Mam to w dupie. Dobra, do widzenia, proszę pani. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. A, i pani te wystawowe ciuki stąd posprząta, bo kurde, na łące czyjeś leżą, wie pani? Jezu, nawet człowiek nie może normalnie przejechać, zobaczcie. Ale ludzie to są po prostu, wiecie co, bez kultury. Bez kultury. Nawet ja, Mr. Brian, to jestem w stanie wydewagować, że tak powiem. Jeżeli istnieje w ogóle takie słowo. Zobaczcie, no... Ja też potrafię czasami sobie ponegocjować, poogarniać wszystko. I właśnie dlatego ja po prostu jestem normalny, tak? Po prostu czasami mi się zdarzy coś, wiecie, na diabła porobić, ale jestem pewien, że po tym całym dniu, jak babcia zobaczy, jak jej pokażę nagrania z tej kamery, znaczy może nie wszystkie, no bo tam nie będę pokazywać tych, gdzie ten pan mi tam mówił, że mnie zapinał pasów i tak dalej, to tych tam już nie będę pokazywał babci, bo ona się wkurzy jeszcze na niego i mu tam coś być narobi mu, na przykład, nie wiem, go poobieź jej albo coś. Więc tych nie będę pokazywał, ale pokażę po prostu tak, na przykład te, że wiozę ciuki w ogóle, no nie? No to ten raczej pokażę. Czekajcie, zobaczę na telefonie, bo ktoś tu do mnie pisał coś. O kurde! Kurde blade. Czekajcie. Muszę dzwonić do Dziusia. A bo dobra, nie będę lepiej dzwonił, ja... Nie, bo on na mnie nakrzyczy i zobaczy, że uderzyłem w drzewo. Wiecie co, ja to załaduję. Bo mam nadzieję, że mi ten ciągnik odpali, nie? Kurde, bo... Ej, jak coś, to ustalmy jakąś wspólną wersję, że na przykład, nie wiem, mi tu kod wyskoczył albo coś, dobra? Nie wydajcie mnie, proszę. Coś tu mi wyskoczył kod tu na drogę, dlatego ja tu uderzyłem. Żeby on się nie dowiedział, po prostu wiecie, że korzystają z telefonu, bo... No zawsze wszyscy gadają, że o, nie można podczas jazdy korzystać z telefonu i tak dalej. Że to niby niedobre. Dlatego niech on się nie dowie. Kurde, odpalę. Nie odpala. O. Dobra, odpalił. Dobra, to szybko jedziemy na podwórko. I jak coś, to najwyżej, nie wiem, może nie będę jeździł więcej tym ładnym miejscem, bo... Kurde, jak się okaże, że coś jest popsute, czy coś, to będzie na mnie, nie? Dlatego może lepiej opowiem Dziusiowi, to zmienię sobie ciągnik, żebym innym jeździł. A najwyżej niech on robi władzę miejscem. O, to będzie na niego, jak coś tutaj się pogięło albo coś. Ale nie, to też tak mocno przecież nie uderzyłem w te drzewo, żeby tu była jakaś afera zaraz, żeby coś wynikło z tego, nie? Myślę, że nie będzie żadnego problemu. Dobra, trzeba jechać spokojnie.
Ale to dzieje się i pokażę. Już teraz myślę, że raczej wszystko mi się tutaj zgadzało, nie? Czy ty jesteś normalny? O co chodzi tobie znowu, człowieku? Nie, nie mówisz mnie ani razu nigdy pochwalić? To chodź tu. Chodź tu, zobacz. O kurde. Co to ma być? Ej, to nie ja, ej serio, ja pospinałem przecież wszystko pasami. Kurczę, no serio, dziewisz, pospinałem to pasami. Słyszysz? Naprawdę chyba to pospinałem pasami, może pękły. No właśnie, dlatego ja nie umiem, bo to tam kurde się odpinają. Tam kurde. Dobra, to ja to tutaj podaję. O. Jesteś imbecylem. Dlaczego? Babcia, jakby babcia to zobaczyła. To ale przecież pan byś wyleciał. Mówię tobie, człowieku, że pospinałem to pasami. Dobra. Pasami i co? I spadło? No nie wiem, może się rozpięły jakoś albo coś. No nie wiem, mam pojęcia tak szczerze. Ale... co? Co? Gówno. Co ty powiedziałeś? Ej, dobra, nie, poczekaj, serio, dziejuś. Pogódźmy się, zróbmy tu jak najwięcej roboty, zanim babcia przyjdzie po prostu. Ja... ale... ja po prostu wezmę... ładnie. To jest normalne, Brian. No ale co? Co teraz to ładuj sam. Dobra, ja to zaraz poukładam im w ogóle, ale... a ty co zrobiłeś tutaj pole? Przetrząsnąłeś? Nie przetrząsnąłeś. Dobra, to wiesz co zrobimy? Ja wezmę Władimirca i ja to Władimircem przetrząsnę, dobra? Ja to dokończę. Ja już jadę, dobra? To pokaż co potrafisz. Dobra. To poczekaj, tylko... o! O kurczę! O nie! O nie! Pali się! Pali się! O kurde, co ja nie robiłem? Co się stało? O nie! O nie! Dziejuś! 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 O kurde, krowy się spalą zaraz! Co tu się dzieje? Dziejuś, uderzyłem, no! Weź, co mamy zrobić teraz? Słyszysz? Pali się ciągnik! Przecież babcia nie może zobaczyć tego! Debilu, debilu! Dziejuś! O nie! Kurde, krowa w ogniu! Krowa w ogniu jest, szybko, nie wiem co same robimy! Problemy. Słyszysz, co zrobimy teraz? Dzwoń po straż, dzwoń po straż, dzwoń po straż! O nie! Widzowie! Dzwoń po straż, szybko, dzwoń po straż! Widzowie, przepraszam was za to! Dzwoń po straż, dzwoń po straż! O nie! Po straż, dzwoń, nie ryczysz!